Czy z aktywistami klimatycznymi da się prowadzić dialog? Z pewnością wielu ludzi na świecie zadaje sobie to pytanie. Naszym zdaniem z każdym można prowadzić dialog pod warunkiem, że każdy ma dobrą wolę i wykazuje elementy logiki. Do prawdziwego dialogu jest także potrzebna wiedza w temacie i brak znamion ideologii. Czy taki dialog odbył się między Robertem Mazurkiem a jedną z aktywistek klimatycznych? Trzeba przyznać, że spokój pana redaktora miał tu zasadnicze znaczenie. To jest w zasadie ultimatum. Jeżeli wy nie zrezygnujecie, że oni chcą zakazania budowy autostrad i dróg ekspresowych. Chcą przekazania tych środków na rozwój transportu publicznego, tak. Czyli pociągów i autobusów, tak. Oraz biletu miesięcznego na transport regionalny na całą Polskę za 50 zł. Świetnie, tylko... Pytanie jest takie. Pani popiera oblewanie farbą syrenki warszawskiej i innych pomników? Uważam, że te protesty spełniają swoją rolę. Czyli sprawiają, że teraz rozmawiamy na ten temat, rozmawiamy wreszcie o kryzysie klimatycznym, bo głównym jednym z problemów w tym tej cichej katastrofie jest to, że ignorujemy ten problem. A w jaki sposób oblewając obrazy ratuje pani klimat? Myślę, że te akcje mają nas wybudzić, mają być kontrowersyjne, mają być dysrupcyjne i mają sprawić, że wreszcie będziemy rozmawiać na ten temat. No, w historii mamy takie przykłady, jak chociażby, nie wiem, w ruchu sufrażystek, tak? Kiedy kobiety rzucały się, przerwały wyścigi konne, czy w ruchu który w Stanach Zjednoczonych obalił segregację rasową. Tam też ludzie dokonywali pani, tego nieposłuszeństwa obywatelskiego i ta zmiana się zadziała. Przypominam pani, że akurat jeśli przywołuje pani przykład walki czarnych o swoje prawa, to odbywało się to w taki sposób, głównie jak na przykład przesiadanie się na miejsce dla nich zakazane. To nie naruszało Też były protesty, kiedy na przykład aktywiści tamtejsi, w tym Martin Luther King, blokowali mosty, chociażby. Ma pani rację, były takie przypadki. Rozumiem, że oblewanie Moneta w Poczdamie, Van Gogha, a ten akurat trafił na Rzym i na Londyn, czy Mona Lizy, to jest pomysł na ratowanie klimatu. Tu muszę powiedzieć, że bardzo ubolewam nad tym, że cudze chwalicie, swego nie znacie. Bardzo żałuję, że nikt nie oblał jeszcze na przykład bitwy pod Grunwaldem. To łatwo jest trafić. No myślę, ani żadnego pięknego polskiego obrazu. Pani Dominiko, naprzód. Przynajmniej traficie wszyscy do Muzeum Narodowego. Myślę, że tych sposobów na robienie aktywizmu jest wiele. My jako Inicjatywa Wschód robimy inne rzeczy, które też są przydatne, jak nie wiem, chociażby... To jest przydatne. Uważam, że akcje, które sprawiają, że o tym kryzysie mówimy, tak. Uważam, że to, co mnie najbardziej boli w tej sytuacji, to, że jakby znowu trochę doprowadzamy, mamy taki konflikt między jednymi zwykłymi obywatelami, a innymi zwykłymi obywatelami. Ale wy nie jesteście zwykłymi obywatelami. Zwykli obywatele nie blokują innym na przykład mostów. Oczywiście, no, ale ci ludzie nie robią tego z przyjemności albo dla fanów. Nie wiem, a wie pani, to jest bardzo dobre pytanie. Z przerażenia to robią. A jak powinna reagować policja na takich przerażonych ludzi, którzy blokują mosty? Uważam, że powinna przede wszystkim przestrzegać prawa. To, co się działo na przykład chociażby we wczorajszej akcji, gdzie dziewczyna została brutalnie potraktowana przez policję i trafiła do szpitala. Jak brutalnie? Co jej się stało? No, policja zrywała tych ludzi z drogi. Zrywała, czyli powinna ich zostawić. Niech oni tam siedzą, tak? Ja myślę, że ci ludzie w pewnym momencie schodzą z tej drogi i przerywają ten protest. Ten protest nie ma trwać. Nie, pytam panią poważnie, bo to zmieńmy ten ton na serio. Jak powinna, pani zdaniem, reagować policja? Uważam, że policja powinna wykonywać swoje obowiązki, być na proteście. Tak. Wspierać was. No, ale myślę, że panie redaktorze, w tym momencie jakby... Ja czuję się dziwnie z tym, że kiedy chodzi o protesty klimatyczne, to jest takie duże oburzenie, taka histeria, kiedy rolnicy chwilę temu blokowali traktorami. Chcę pani powiedzieć, że rolnicy, proszę pani, składają najpierw, to jest zgromadzenie publiczne zgodne z prawem. Wy nie występujecie o zgodę na demonstrację. To jest jedna z form protestu, proszę pana, jakby nieposłuszeństwo obywatelskie, to jest jedna z form protestów, do których mamy prawo. Dobrze, ma pani prawo. Dominika Lasota z Inicjatywy Wschód jest moim gościem. Pani Dominiko, to jedno proste pytanie. Proszę mi powiedzieć, jak policja powinna zareagować na aktywistów, jak pani mówi, przerażonych, którzy siedzą na moście i blokują ludziom dojazd do pracy, blokują drogę karetką, blokują drogę wszystkim tym, którzy z różnych powodów muszą się dostać do pracy. No uważam, że policja powinna stawić się na takie miejsce, zabezpieczyć ten protest tak, jak zabezpiecza wszelkie protesty i doprowadzić do tego, że po tym, jak ten protest będzie trwał, żeby on się rozwiązał. No tak jak działo się strajki kobiet, wtedy policja również te protesty... Czyli policja, pani zdaniem, powinna stać i się przeglądać, patrzeć, żeby wam się nic nie stało.
Myślę, że tak, a potem powinna to, ten protest w naturalny sposób fantastyczne. Się rozwiązuje. Ironii, że tak się nie dzieje nigdzie na świecie. Grupa aktywistów Ostatnie Pokolenie została uznana w Niemczech przez Sąd Krajowy w Monachium za organizację przestępczą. Mało tego, za zorganizowaną grupę przestępczą. Mhm. To oznacza, że jest traktowana jak mafia, jak bandyci. Spokój i pogoda ducha redaktora Mazurka to podstawa w próbie nawiązania dialogu w oparciu o podstawową wiedzę i logiczne myślenie. A z tym nie wszyscy rozmówcy redaktora dobrze sobie radzą. Czasami zwykły słuchacz może wpaść w osłupienie i uszczypnąć się na przykład w ucho. Ale pani naprawdę uważa, że aborcja to sprawa kobiet? To jest sprawa dotycząca tych, które mogą być w ciąży tak. I które mogą ewentualnie usunąć. To jest bardzo ciekawe. Pani mówi, że aborcja to sprawa kobiet, a jednocześnie mówi pani, cytuję, zdarzają się sytuacje, że biologiczny mężczyzna rodzi dziecko. Pani w tym studiu mówi, że mężczyźni... Pani w tym studiu mówi, że mężczyźni rodzą dzieci, a jednocześnie mówi, że aborcja dotyczy tylko kobiet. Halo, w końcu skoro mogę urodzić dziecko, to posługując się pani logiką, powinienem też decydować o aborcji. Jeżeli mogą, jeżeli mają macicę. Jeżeli mówimy o osobach, które są w trakcie na przykład korekty płci. Ale rozumiem, że nie chcemy wchodzić w takie zdarzenia, które się zdarzają. Nie, pani mówi, że mężczyźni rodzą dzieci. Pani mówi, że kobiety, że aborcja jest wyłącznie sprawą kobiet. Czy chcemy, no, aborcja jest sprawą tych, które... osób, które są w ciąży i które mogą w ciąży zajść i które w związku z tym mogą ją usunąć. Jeżeli będą miały taką decyzję, to powinny mieć wybór. To dlaczego się pani w tej sprawie wypowiada? Bo pani jednocześnie sama deklaruje, że dlatego jest się wypowiadam, po menopauzie i pani nie może zajść w ciąży. Dlatego się wypowiadam, że każda kobieta, która ma córkę, ma rodzinę, jest to w obszarze jej zainteresowań. Każda kobieta, która ma córkę? A ja mam akurat dwie córki. Powinienem się wypowiadać dwa razy częściej. Dobrze, ale ja byłam pani w ciąży i miałam rozważania takie w pewnym momencie, dlatego że pojawiło się podejrzenie, że jest bardzo poważne uszkodzenie płodu. Na szczęście ono się później w późniejszych badaniach nie potwierdziło. Nie rozumiem tej logiki, bo pani niech się pani nie gniewa. Pani na w gruncie wyznaczonym nawet przez siebie przegrywa walkę z logiką widowiskowo. Prowadzący rozmowę redaktor z pewnością musi mieć siłę opanowania emocji. Szczególnie w momentach totalnego braku logiki u rozmówcy. Dlatego nie każdy może prawdziwym redaktorem być. Bo zawsze jest takie pytanie, skąd prąd do tych samochodów, elektrycznych? I tu jedno pytanie do pana, do przedstawiciela Greenpeace Polska. Bo ja wiem, że odnawialne źródła energii, wiatraki, właśnie panele fotowoltaiczne, nie wiem, pewnie biokompostownie i tak dalej. Jasne. Elektrownie atomowe, tak czy nie? W Polsce nie będziemy mieli takiej elektrowni do tego czasu, więc pytanie w Polsce, do pana. W Polsce czy nie. W Polsce nie, ponieważ nie zdążymy w żadnym nie. W razie... W Niemczech tak, w Austrii tak. W Austrii nie ma elektrowni atomowej działającej, więc no też nie zdążą. Zbudujemy. Właśnie nie da się zbudować. Na tym polega problem z elektrowniami atomowymi, jeden z kilku, że nie da się ich zbudować w takim tempie, jakiego czyli w tym momencie pan, potrzebujemy. Sekundę, pan uważa, że wszystkie samochody powinny być elektryczne i prąd powinien być wyłącznie z odnawialnych źródeł energii, tak? Tak, i samochodów, fabryki, samochodów to wszystko w ogóle, powinno... przepraszam, że wszedłem w słowo, samochodów w ogóle powinno być dużo mniej. Tak. Ponieważ w tym momencie żyjemy chociażby w mieście, w którym my rozmawiamy. Rozmawiamy w Warszawie. Żyjemy w mieście, które jest zdominowane przez samochody, a wcale niekoniecznie większość osób, które się po tym mieście porusza już teraz, samochodów używa. Elektrownie atomowe, pana zdaniem, nie powinny powstawać. W Polsce zdecydowanie mamy. W Polsce w tym momencie zdecydowanie nie. Mamy lepsze alternatywy, szybsze, tańsze, dostępne od zaraz. A jakie to są szybsze, które dadzą nam tyle samo prądu, co elektrownia atomowa? Szybsze rozwiązania dla Polski w tym momencie to jest wiatr na lądzie przede wszystkim. I one to jest dadzą najszybsze... nam tyle prądu, co elektrownia atomowa. Tak, bez problemu. Dadzą nam więcej prądu niż elektrownia atomowa. Jest pan chyba, pan z wykształcenia jest? Nie jestem inżynierem, ale zajmuję się polityką klimatyczną. Wykształcenia jestem antropologiem, ale to nie jest rozpoznanie dotyczące inżynierii. Nie. Zajmuję prostu się polityką pan wie, klimatyczną bo pan jest... od lat i z tego względu mogę bez problemu powiedzieć, że w Polsce nie mamy szansy na to, przy rozmiarze naszego systemu energetycznego. Panie dyrektorze, być może pan się zajmuje polityką, być może nawet klimatyczną, natomiast proszę mi wierzyć, no proszę mi pozwolić być sceptycznym. Jeżeli oczywiście pan mówi, że wiatrak da mi tyle samo prądu, co elektrownia atomowa, to ja powiem panu tak, bardzo chciałbym, by miał pan rację, ale powątpiewam.